Halo, ale dla wszystkich bardzo serdecznie, jesteś tutaj Czoko z, chciałem powiedzieć, ze mną jest ktoś tam, ale ze mną nie ma nikogo, nie wiem czemu tak chciałem powiedzieć. Wreszcie zabrałem się za ten unboxing myszki, bo kupiłem sobie jakieś 2-3 tygodnie temu, ale mi się nie chciało odpakować. Także teraz wreszcie zabrałem się za to, jesteśmy aktualnie teraz na live, także ludzie mogą tu podpowiadać, coś tam mogę tam popatrzeć od czasu do czasu i będę się zwracał też czasem do nich. Także myszka nazywa się Natek Genesis GX57. Optical Gaming Mouse, tak się nazywa myszka. Jest to myszka gamingowa od Natek Genesis, nie? Tak się zwie. Tutaj mamy trochę z tyłu napisane o niej. Genesis GX57, profesjonalna myszka dla graczy, to wam przeczytam trochę. Profesjonalna myszka dla graczy, precyzyjny sensor optyczny o rozdzielczości 4000 dpi. No to macie taki guziczek też, tutaj macie z tym, że tutaj macie zmienienie rozdzielczości. Nie, co ja dupia. Zmienia DPI, nie? Zaawansowane oprogramowanie z edytorem profili i makr. Możecie sobie makra robić, tutaj nawet mu ktoś mi mówił tam z live'a, że zrobił makro do CS-a, do czego tam, nie, do czego on tam zrobił makro? A mniejsza o to już, nie? Regulowanie trybu podświetlenia. Macie tutaj podświetlenie, tak jak ja tu mam taką myszkę starą. Tu nie wiem, czy mam podświetlenie, tu nie ma zmienionego podświetlenia, ale na tamtej starej miałem. Teflonowe ślizgacze, no mi się na tej ślizgacze już się wytentakowały, ale na mojej tej starej były. Ale ślizgacze zawsze spoko. O, mam zajebisty nóż. Możemy. Tępy jak skurwesyn. Ale to jest tępy, ja pierdolę. Dobra, możemy to przejść do tego. Dobra, jeszcze to sprawdzimy. Tu jest wszystko opisane. Firm Grip, coś tam, coś tam. LEDy ma tutaj, że może jest tutaj podświetlane. Gaming software, czyli tam będzie płytka środkowa, a noga mnie spędzi. No, 6 programowalnych przycisków, nie? Czyli tu macie tak. Macie jeden, tu macie drugi, tu macie trzeci, czwarty i tutaj dwa pod kciukiem. Teflon Glides, czyli teflonowe te ślizgacze, to już mówiłem. DPI Profile Switch, no czyli tutaj macie ten switcher do zmieniania DPI. Dobra, otwórzmy to. Otwórzmy to, zobaczymy co tam w środku jest. Hopla, dobra, na pierwszy, co tu idzie na pierwszy rzut oka? Na pierwszy rzut oka idzie kabelek. Jebie trochę. No dobra, ja wszystko identyfikuję węchem. Jak pies normalnie. Także tego. No i mamy myszkę. Od razu mi pierdolnęła na ten, na stół. Czekajcie, tutaj mamy tak. No, manual dla zielonych. Nawet jest w języku polskim też. Także spoko. Nie będę tego czytał, po co mi to. Jakieś coś tam niepotrzebne mi to. Kawałek kartonu. I co, i tyle? Nic więcej? Nic więcej? Upsi. I co, tu nic więcej nie ma? Takie to biedne jest? I takie to jest biedne? No to... O Jezus, ale fajna! Ej, o ja pierdziele, ale wam powiem. Pierwsze wrażenie, jak się chyci do ręki, zajebiście się trzyma, powiem, jest twarda, zajebiście, czyli dla mnie jak dotyków, jak będę ściskał albo coś, to się nie połamie tak jak ta. Proszę zobaczyć, jak ta się połamała. Pod kciukiem tu wyjebałem jej to. Tu jest złamane, jak widzicie, nie wiem, czy możecie zobaczyć. Chwila, moment, ja to wyjmę spod klawiatury i wam pokażę, jak to jest złamane tutaj, ta moja stara myszka. Tu jest, o, widzicie? Jest tutaj takie wyłamane. O, no. Także ta moja stara myszka jest naprawdę już na wyczerpaniu, że tak powiem. A ta jest twarda w chuj, na pewno mi się tak nie stanie, że że ją wyłamie czy coś. Bardzo fajnie po niej chodzi ręka. Bardzo jest tak, przykłada się do niej, że tak powiem. Jeszcze ją podłączymy, zobaczymy jak świeci. Tu z przodu ją podłączę. Mam z przodu jakiś ten? Mam USB jakiś z przodu. Dajcie mi ją tutaj szybko ją szybko odtentegować, odwiązać. Tak się na szybkości wezmę to. No, come on! O, jest, jeszcze zobaczymy jak świeci. A to w ogóle jest jakiś. Wow. No, powiem wam, na pierwszy rzut oka idzie, myszka wygląda fajnie. Zobaczymy jak będzie w użytkowaniu. Dobra, no i świeci elegancko, patrzcie. No i świeci.
No w ogóle mam ten. Mam teraz dwie myszki podłączone, nie? Od razu sobie ten, po ten taguję tutaj. Fajne mam palec. Tak zawsze mam. W ogóle by the way, to tak off top straszny. Mój palec zawsze tak wygląda na myszce, nie? Ten palec mi jest niepotrzebny, on mi zawadzał. Tu ja mam za duże palce, jak gram, nie? I ten palec zawsze sobie daje tak, o, hopla. Nie? I powiem wam, fajnie świeci w ogóle. No! Powiem wam, pierwsze wrażenia z myszki są bardzo fajne. Całkiem sympatyczne. Także nie wiem, czy będę robił recenzję tej myszki, bo ja się nie znam na takich rzeczach. Kabel to jak widać też jest oplatany bardzo fajnie. I ten tego. Ten palec fajny, no co chcecie. No, także to było na tyle. Ja wam wszystkim dziękuję za obejrzenie materiału. I zapraszam na następny. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, powiedzcie co myślicie o tej myszce, jeśli też to macie, a jak nie macie, to powiedzcie co sądzicie o. Nie wiem o czym, o unboxingu, nie wiem czy podobał się czy nie, powiedzcie co zrobiłem źle w komentarzach i tak dalej. I co mógłbym poprawić, także do następnego razu, trzymajcie się, hoplej! Nie to myszką, kurwa.